W poprzednim filmie o elipsie dowiedziałeś się o ogniskach, czyli o dwóch szczególnych punktach, które leżą na osi wielkiej elipsy, symetrycznie wokół środka. I mają one tę własność, że jeżeli weźmiemy dowolny punkt na elipsie, policzymy odległość od jednego ogniska i dodamy do niego, do tej liczby, odległość od drugiego ogniska, to suma tych dwóch rzeczy nie zależy od tego, który punkt na elipsie weźmiemy. Prawda? Jest taka sama dla wszystkich punktów na elipsie. Teraz, jeżeli w to uwierzymy, to używając tego skrajnego punktu, zobaczyliśmy, że ta suma musi być równa 2a, a z kolei używając tego punktu wyprowadziliśmy ten związek, że współrzędna tego ogniska musi być powiązana z półosią wielką i małą właśnie w ten sposób. Nie udowadnialiśmy tego faktu, a teraz po prostu to udowodnimy. To będzie tematem tego filmu. Udowodnimy, że rzeczywiście, jeżeli punkt leży na elipsie, czyli jego współrzędne spełniają to równanie i ogniska są dane tymi formułami, przy czym f, a i b są związane tym związkiem, to d1 plus d2 po prostu dla każdego punktu na elipsie jest 2a. Dobrze, czyli teraz będziemy to liczyć. Wobec tego policzmy D1, czyli zaczynamy liczenie. Bierzemy, tak jak na rysunku, dowolny punkt na elipsie. No, odległość od ogniska pierwszego to jest co? Pierwiastek. No, stwierdzenia Pitagorasa. Prawda? Czyli musimy wziąć współrzędną x, odjąć współrzędną x pierwszego ogniska, czyli odjąć f, podnieść to do kwadratu i dodać y minus współrzędna y pierwszego ogniska, ale to jest 0, czyli do kwadratu. No, D2... Czym się będzie różniło? No, współrzędna y drugiego ogniska nadal jest 0, a zamiast f mamy minus f, czyli będzie x minus minus f, czyli x plus f do kwadratu plus y kwadrat. No i teraz musimy dodać te rzeczy. No i jakoś musimy wykorzystać równanie elipsy, prawda? Czyli spróbujemy teraz wykorzystać, wiemy, że x i y leżą na elipsie, czyli spełniają to równanie. Więc spróbujemy wykorzystać to równanie po to, żeby jakoś uprościć sobie to wyrażenie pod pierwiastkiem. Zobaczymy, do czego to nas doprowadzi. Może jakoś to sobie będziemy w stanie po prostu to D1 wyliczyć. Czyli no, y kwadrat, czyli z tego równania elipsy wyliczymy y kwadrat przez x kwadrat i wstawimy do... pod ten pierwiastek, zobaczymy, co wyjdzie. Czyli przepisuję tutaj to równanie x kwadrat przez a kwadrat plus y kwadrat przez b kwadrat równe 1. No i co, jak odejmę od obu stron x kwadrat przez a kwadrat, to dostanę y kwadrat przez b kwadrat równa się 1, przepraszam, minus x kwadrat przez a kwadrat. Teraz, ponieważ nie chciałbym korzystać z rysunku, tylko chciałbym posługiwać się wyłącznie tym wzorem, z tego coś wynika. Wynika z tego, że prawda, po lewej stronie mamy kwadrat pewnej liczby, czyli na pewno liczbę dodatnią. A więc z tego równania od razu wynika, że 1 minus x kwadrat przez a kwadrat musi być większe równe 0, czyli x kwadrat przez a kwadrat musi być mniejsze równy 1. Wobec tego, prawda, kwadrat liczby mniejsze równy 1 to jest to samo, co jej moduł mniejszy równy 1, czyli moduł x przez a mniejszy równy 1. No i jeszcze a jest dodatnie, prawda, czyli moduł x podzielone przez a jest mniejsze równy 1. No i mnożę przez a jest dodatnie, czyli moduł x jest mniejszy od a. No tak jak rysujemy tę elipsę, prawda, że jej półoś jest a i rzeczywiście moduł x jest mniejszy od a. Ja bym nie chciał się tutaj posługiwać rysunkiem, tylko tym wzorem, prawda? Więc z tego wzoru wynika, że jeżeli punkt xy spełnia to równanie, to moduł x jest mniejszy od a. Czyli może to sobie napiszmy tutaj, moduł x mniejsze równe. Na mniejsze równe a i to jest z tego coś, z czego w pewnym momencie skorzysta. No dobrze, czyli dalej przystępuję do rozwiązywania tego równania względem y, czyli tutaj.
Czyli co, mnożę teraz przez b kwadrat, czyli y kwadrat równa się b kwadrat minus b kwadrat przez a kwadrat razy x kwadrat. I teraz to stawię w miejsce y kwadrat w wyrażeniu na d1, czyli d1 równa się pierwiastek. Teraz może podniosę, wykonam to kwadrat tego. No, czyli to jest x kwadrat minus 2xf plus f kwadrat. I teraz w miejsce y kwadrat wstawiam to. No, czyli tutaj jest plus y, czyli plus b kwadrat i minus b kwadrat przez a kwadrat x kwadrat. I to wszystko jest pod pierwiastkiem. Czyli to równa się, więc będę tutaj kontynuował, więc tak, przy x kwadrat, więc napiszę ten pierwiastek, mam x kwadrat, prawda, i to jest x kwadrat razy 1 minus b kwadrat przez a kwadrat minus 2xf plus f kwadrat plus b kwadrat. Może tutaj trochę poprawię. To było wstawione tu. Ten pierwiastek nam się ciągnie tu. Teraz popatrzmy, co to jest tutaj. F kwadrat plus b kwadrat. Otóż jeżeli to równanie podniesiemy do kwadratu, to wyjdzie nam, że f kwadrat równa się a kwadrat minus b kwadrat. Wobec tego, jak dodam b do obu stron, b kwadrat, to mam, że f kwadrat plus b kwadrat równa się a kwadrat. Wobec tego, tu mam a kwadrat. A tutaj mam a kwadrat minus b kwadrat przez a kwadrat. Ale a kwadrat minus b kwadrat to jest f kwadrat, czyli to jest f kwadrat przez a kwadrat. Czyli pod pierwiastkiem mam następujące, czyli mam pierwiastek z x kwadrat f kwadrat przez a kwadrat minus 2xf plus a kwadrat. Teraz, jeżeli przyjrzymy się temu wyrażeniu, ja może zapiszę je tutaj jeszcze raz. X kwadrat, f kwadrat przez a kwadrat, minus 2xf plus a kwadrat. Jeżeli się przyjrzymy temu, to zobaczymy, że to jest kwadrat pewnego wyrażenia. No jakiego? To już to piszemy. Xf przez a do kwadratu, to jest to, minus 2 xf, xf mam, ale xf mogę napisać jako xf przez a razy a i plus a kwadrat. No, czyli tutaj przypominam następujący wzór, no, z którego już korzystałem, ale może przypomnę. A minus b do kwadratu to jest a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat. No to teraz jak porównamy to, to widzę, że ta rzecz jest równa xf przez a minus a do kwadratu. Czyli d1 równa się pierwiastek z xf przez a minus a do kwadratu. No ile to jest? No chciałoby się napisać xf przez a minus a, ale tu musimy być ostrożni, dlatego że pamiętamy o tym, że pierwiastek z x kwadrat to nie jest wcale x, prawda? Tylko jeżeli x jest ujemny, pierwiastek z liczby dodatniej jest zawsze dodatni, czyli pierwiastek z x kwadrat to jest moduł x. Prawda? Mamy, jeżeli x jest dodatni, to rzeczywiście pierwiastek z x kwadrat jest równy
x, ale jeżeli x jest ujemny, to jest minus x, czyli to, co tutaj jest, to jest moduł xf przez a minus a. Dobrze, to jest d1. D2. Teraz popatrzmy na D2. Czym się różni D1 od D2? Otóż D1 od D2 różni się wyłącznie tym, że w miejsce liczby f tu mam liczbę minus f. Prawda? Czyli wobec tego, jeżeli prześledzimy dokładnie wszystkie te kroki tutaj, to D2 jedyną różnicą taką, że w D2 tu będzie plus. Tu będzie plus, tu będzie plus i tu będzie plus. Czyli D2 będzie pierwiastek z minus xf, tak jak mówiłem, podstawiam za f minus, minus a do kwadratu, ale to jest to samo co pierwiastek. Prawda? Minus liczba do kwadratu to jest to samo co liczba do kwadratu, czyli xf przez a plus a do kwadratu i to jest moduł xf przez a plus a. Dobrze, czyli dostaliśmy te dwie rzeczy. I teraz suma. Wobec tego suma d1 plus d2 to jest wartość bezwzględna xf przez a minus a plus wartość bezwzględna xf przez a plus a. No dobrze, teraz czy możemy opuścić te wartości bezwzględne? Więc chciałbym teraz przypomnieć tutaj tę własność, prawda, że moduł x, o tutaj ona była, że moduł x jest mniejszy od a, to znaczy ta x jest pomiędzy a i minus a. No, ta nierówność jest równoznaczna z tą nierównością, czyli napiszmy ten warunek tutaj, czyli że wiemy jeszcze, że x jest mniejszy równy a i większy równy minus a. No dobrze, to tak, f jest dodatnie, więc możemy tę nierówność pomnożyć przez f. Czyli mnożymy ją przez f, czyli xf jest mniejsze równe af, a większe równe minus af. Bo f większe od zera, prawda? Wolno mi mnożyć. Teraz, ponieważ a jest mniej większe od zera, to mogę podzielić przez a, czyli mam xf przez a jest mniejsze równe f, większe równe minus f. No teraz tak, dobrze, teraz tu mam liczby xf przez a i xf przez a plus a i xf przez a minus a. Czyli jeżeli ja dodam a, aha, może jeszcze f, jeszcze jedna własność, prawda, narysujmy 0, a i f, prawda? Wiemy, że f jest mniejsze od a, czyli tu jest minus a minus f. Tak są liczby f i a położone. Wobec tego f jest mniejsze równe a i minus f jest większe równe minus a. To teraz ja opuszczę te pośrednie fragmenty i napiszę taką nierówność. Xf przez a jest mniejsze równe a i większe równe minus a. Dobrze, to teraz co? Teraz chcemy się wypowiedzieć na temat liczby xf przez a minus a, czyli odejmujemy a od wszystkich stron tej nierówności, czyli xf przez a minus a mniejsze równe a minus a, czyli 0, a większe równe minus a, czyli 2a.
A więc liczba xf przez a, liczba xf przez a minus a jest mniejsza równa 0. Zatem jej wartość bezwzględna równa się, wartość bezwzględna liczby ujemnej to jest minus, to jest liczba dodatnia, która jest równa minus tej liczby ujemnej, czyli to jest minus xf przez a minus a, czyli po prostu a minus xf przez a. Aha, i to było d1, czyli d1 i to jest d1. Czyli opuściliśmy wartość bezwzględną, mamy już d1. Dobrze, teraz druga liczba to jest xf przez a plus a, czyli do tej nierówności teraz dodajemy a, czyli xf przez a plus a jest mniejsze równe niż a plus a, czyli 2a, a większe równe od minus a plus a, czyli 0. Aha, czyli liczba xf przez a plus a jest dodatnia, czyli xf przez a plus a jest większa równa 0. Zatem jej wartość bezwzględna jest po prostu równa tej liczbie. I to jest d2. To jest d2. No to popatrzmy. Czyli ile jest d1 plus d2? Równa się d1. A minus xf przez a plus a plus xf przez a. Czyli widzimy, że x się skraca i rzeczywiście dostajemy, że ta odległość jest równa 2a. I nie zależy to od tego, który punkt na elipsie wybraliśmy. O x i y założyliśmy jedynie, że spełniają one równanie elipsy. To był jedyny warunek na x i y, z którego korzystaliśmy, to był właśnie ten, że one spełniają równanie elipsy. Wobec tego w ten sposób wykazaliśmy, że rzeczywiście dla każdego punktu na elipsie suma odległości od ognisk jest równa 2a i to nie zależy od tego, który punkt wybierzemy.